Miros, nie chcę cię martwić, ale jest jeszcze hard mode, a po ukończeniu jego na cice masz kolejny poziom z robalem bossem, który jest porąbany. Prawdopodobnie jest to glitch trap. Jak przejdziesz hard mode, to jest dodatkowy 5 level i po przejściu go prawdopodobnie dostaniesz drugą gwiazdkę. Nie jestem pewny, bo jeszcze tego nie zrobiłem. I jeszcze jedna uwaga, jak zginiesz w 5 levelu, to musisz zaczynać od nowa hardcode mode. Powodzenia! Czyli w tej grze jest więcej rzeczy, których nie sprawdziłem. Tak więc dzisiaj sobie to sprawdzimy. Oczywiście dziękuję za wszystkie 230 komentarzy pod pierwszym odcinkiem, dlatego dzisiaj zrobimy sobie tą pierwszą gwiazdkę. Jest to chyba ten hard mode i ogólnie zmieniłem ustawienie tutaj mojego stanowiska, żebyście mogli sobie popatrzeć na moje tutaj FNAF-owe pluszaki. Planuję dokupić sobie jakiegoś pluszaka, ale zastanawiam się, jakiego kupić, więc polećcie mi coś w komentarzu. Oczywiście zapraszam was na sklep Genesis z kodem Admiros 10% zniżki, a teraz lecimy już z hardcore modem. Press H hard mode. Dobra, w sensie nie wiem do końca, jak to działa, ponieważ jak włączę hard moda, to już go nie mogę wyłączyć. Więc jakby odpaliłem hard moda i mam jedną gwiazdkę. Czy jedna gwiazdka to hard mode, czy po prostu jedna gwiazdka to jedna gwiazdka? Nie mam pojęcia, tak więc zaczynajmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ha! Dobra. Okej, ogólnie to widzowie też powiedzieliście mi, że ten duży ludzik, to nie jest duży ludzik, tylko to jest Scott, więc jakby... Przepraszam was za moją nieznajomość. Przepraszam was, naprawdę jakby... Ja staram się. Więc dobra, to jest hard mode. Zobaczymy, co tu się wydarzy i jak daleko będę w stanie dojść. W ogóle też pisaliście mi, że jest tu mnóstwo nawiązań do Freddy Space 2 i do Freddy Five Nights FNAF World. Boże, już te nazwy mi się wszystkie mylą, za dużo jest tego wszystkiego. Więc jakby też mi to pisaliście, że tutaj takie rzeczy są. Więc zobaczymy ogólnie, jak nam pójdzie. Postaram się ten odcinek jakoś fajnie wam zmontować, żebyście sobie mogli go obejrzeć. Fajnie, no zdobyłem monetkę. No i pisaliście mi też, że ten animatronik, co tam leżał przy płocie, to nie był był Spring Trap, ale zepsuty, czyli Scrap Trap. Więc jakby też mnie tutaj poinformowaliście. Bardzo fajnie z waszej strony. W ogóle dziękuję wam, widzowie, że jesteście tacy super. Możemy... Oh my god, zmarnowałem Scotta. Dobra, tym się skacze, tym się kopie. Dobra, oh my god, zmarnowałem Scotta jednego. No bo to jest Scott, to już wiemy, co nie? Ja nazywałem go ludzikiem. Ale dobra, mamy trzech, więc jakby na luzaku. To są cztery levele, które przeszliśmy. I mówiliście o tym piątym levelu. Nie mam pojęcia, czy będzie piąty level tutaj, ale chciałbym go chociaż zobaczyć, bo obstawiam, że za pierwszym razem to my go tutaj nie przejdziemy. Więc ten materiał będzie zmontowany i pocięty, więc jakby nie będzie to długi materiał, bo będę chciał tutaj przyszły VR-owe dziewczyny. Będę chciał, żeby ten materiał nie był jakoś specjalnie długi, tylko jakby to już widzieliście wszystko. Ale to jest hard mode, więc jakby nie mam pojęcia, co się wydarzy. W sensie, podobno jak się na piątym levelu zginie, to zaczyna się od nowa. Więc tego nie wiemy. W sensie, to niby wiemy, ale tak naprawdę nie wiemy, więc tego się dowiemy. VR-owe dziewczyny rozwalone, pierwszy level ukończony. Łatwo. Mamy trzech Scottów, więc jakby to jest mój klucz do zwycięstwa i to będzie coś, czym będę chciał wygrać tą gierkę. Level numer 2. Luck to jest pewnie właściwie tak, moc to jest pewnie uderzenia, stamina to jest życie. Freddy ma najwięcej staminy, więc jakby też spoko. Szczęście to pewnie dropienie fajnych rzeczy. No spokojnie, speedrunning. No level 2 już jest bardziej... Auć, jak wybijecie! Co jest grane? Aha. Nie mówcie, że game over oznacza, że zaczynam od nowa. Continue, Freddy. Okej, dobra, zaczynamy od tego levelu. Luzik, dobra, okej, już się wystraszyłem, że zaczynam od nowa, ale faktycznie tak jak pisaliście, to tak chyba po prostu jest. Dobra, nie ma wyjścia, muszę cię użyć tutaj. W sensie, teorii, mogłem ciebie nie używać. Dobra, mamy cztery piorunki, więc w teorii mogłem używać, jak robi się gorąco, powinienem używać moich zdolności. Jakby to jest coś, co powinienem robić, a czego nie robię, więc jakby muszę to ogarnąć. Użyłem sobie jednej zdolności, bo jakby te zdolności się ładują, więc jakby ja powinienem z tego korzystać, ale jakby te poziomy pierwsze i tak nie są aż takie trudne, więc bez większego problemu powinienem dać radę. Jest i kurczak, który nie wiem, po co mi się przyda, ale go wziąłem. Dobra, idziemy dalej, mogę to zrobić tak, bo i tak mi się ten piorunek naładuje, więc muszę zacząć z tego mądrzej korzystać i korzystać z tego częściej.
A ze Scotta powinienem w ogóle nie korzystać. Jakby, no w sensie skorzystać, ale na ostatnim poziomie, bo tam będzie najciężej, więc jakby to wydaje mi się najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Bum. No i teraz już jakby musiałem użyć. Auć! One napierdzielają straszliwie. Dobra, Master's Fury. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak animatorzy mówią. W sensie, no, Freddy tak mówi. Master's Fury. Albo Monster's Fury? Nie mam pojęcia. Ogólnie po prostu mówi coś o Fury. W ogóle też powinienem się bronić trochę, ale... Czy ta obrona ma sens? To jest dobre pytanie. Ile ich tu jest w ogóle? Au! Gościu, nie bij mnie tak. Ile oni mają życia? No nie przesadzajmy. Ej, życie na fulla! I like it. I like it so much. No i tu jest Scrap Trap, który mi powiedzieliście, że właśnie to jest Scrap Trap, czyli zepsuty Spring Trap. I znowu ty, grubasie, Soul Brawlerze. Tu już w teorii mógłbym użyć Scotta. W sensie, tak mi się wydaje. Ale nie użyję go, ponieważ będę bardzo oszczędny. Właśnie, dobrą taktyką jest właśnie... Raz, dwa, trzy, cztery, boom. Walnąć kilka razy i ulcik. O, albo skopa. Też jest nie głupie w sumie. Czyli bum, 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 bum. Wtedy zabieramy mu więcej życia. To się nauczyłem sam, jakby odkryłem, że można zrobić tak. A nie zawsze, bo jak on się przewala, to już później nie można go bić przez chwilę. Więc to jest na pewno minus. Chodź, chodź tutaj, chodź na środek. Chodź się bić, chodź, chodź. Bum, 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 bum. Siu. Dobra, i wtedy mogę mu zadać więcej obrażeń, jakby szybciej przejść. Dobra, leży. Pięknie, łatwo poszło. Bez większych problemów. Level complete, super. Muszę pamiętać też, że jak już zabijemy bossa i zabijemy wszystkie moby, to nie możemy zbierać rzeczy, które leżą, więc warto te rzeczy zebrać, zanim się cokolwiek zrobi. O nie! Nienawidzę tych kul. Oh my god! Guziki mi się mylą. Brawo ja. No ale dobra, mamy trzech Scottów, więc jakby... Co tu się dzieje? Dobra, jednak dobrze, że go użyłem. Totalnie. Totalnie dobrze, że go użyłem. Dobra, full HP. Nie wiem, co mi dało w ogóle full HP, ale jakby było niezbyt fajnie. Najgorsze jest to, że jak te kule lecą, to musimy się bronić, a... Jednocześnie jestem atakowany, kiedy lecą te kule, więc to nie jest zbyt fajne. No widać, że mój power, mój ten special nie jest aż taki dobry. Bum, bum, bum! Lecimy! Bum. Okej, okay, dobra. Jest git, jest git. Okej, okay, okej. Okay. Ha! Auć! Dobra, jednak trochę biją. Jezu, ile zmarnowałem w ogóle wszystkiego. Dobra, mamy 4 Scottów. Nie wiem czemu, ale trzymam tych Scottów na 5 level, który powinien się w teorii pojawić. Głupie kule. Nienawidzę tych kul. Siup. Ale one mi jakby ładują powera, więc też jakby spoko. Dobra, tu będzie bosik. Tak jest. Balun, w sensie Mega Brawl, który powiedzieliście mi, że to nie jest Balun Boy. Okej, okay, jakby... To wiem, że to jest Mega Brawl. Jest! Chodź! Nie wiem, czy warto w ogóle tutaj używać Scotta, tak mi się wydaje. Dobra, kula obronione. W sensie, jakby jak stracę życie, to prawdopodobnie w kolejnym poziomie i tak będę miał te życie od nowa. Pa, para, pa, pa, pa. Mamy 5 Scottów. Oh yeah. Da się mieć więcej niż 5 Scottów? Ciekawe, nie sprawdzałem w sumie tego. O nie! I też pisaliście mi, że to nie jest lodowy Freddy, tylko to jest jakby Frozen Freddy? Ice Fred? Nie pamiętam, jakby... Też mi pisaliście komentarz, bo przeczytałem wszystkie komentarze spod tamtego odcinka. Jak ktoś nie widział, to macie w rogu adnotację, możecie sobie obejrzeć ten pierwszy odcinek, jak gram sobie tutaj na... W sumie można powiedzieć na luzaku, bo teraz jakby ten hard mode jest ciężki. Dobra, i potem powinien mieć w teorii jeszcze jeden poziom, więc jakby spróbujemy. W sensie, nie wiem, czy dam radę w ogóle tutaj, ale... We'll try. Trzeba być trochę oszczędnym, a w sensie, no jakby tego Scotta użyjemy sobie mimo wszystko, żeby tak na wszelki wypadek. Wiecie, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi, co nie? Żeby tutaj mieć pewność, że dam radę ukończyć ten poziom. Chociaż nie pamiętam, ile miałem HP, jak ukończyłem go za pierwszym razem. Wow. Dobra, jakby ja trzymam się tej strony, Scott mi pomaga z drugiej. Dobra. Bo tutaj można w sekundę, no może nie w sekundę, ale w kilka sekund można bardzo szybko zginąć. I wtedy nie będzie fajnie, bo trzeba zaczynać cały level od nowa. A już na piątym tym, to już w ogóle będzie chyba trzeba całkowicie od nowa zaczynać, tak mi pisaliście, więc sprawdzimy to. Na pewno to sprawdzimy. Nie dam jej wyjść za tekstury, nie ma takiej opcji. A! Co tu się dzieje? Dobra, nieważne. Ha! No. Super, idzie bardzo dobrze. Dobra, jeszcze jeden Scott, puściłem Scotta. Ale... Nigdy nie wiadomo, dobra, Vani zginęła. Mamy zrobiony ten level, ale kosztowało mnie to dużo Scottów niestety. Dałoby się to zrobić, dałoby radę to zrobić zdecydowanie lepiej. Ale nie jestem aż tak dobry póki co. Więc jakby, no, wyszło jak wyszło, Imo. Wyszło spoko chyba.
Yeah, level complete, 2 HP. Było niebezpiecznie, ale ta mangul mnie po prostu totalnie rozwaliła. Totalnie mi zjadła całe życie. Wow! I tutaj podobno bossem jest glitch trap, tak mi też napisał. Jest kolejny level. Full HP, lecimy, dobra. Tutaj już totalnie w ciemno, widzowie. Totalnie w ciemno, jednego Scotta mamy. No signal. Oh my god! Czym ty jesteś? Potężny robot, co on ma w ogóle w głowie? Jakieś klucze? Okej, w środku ma chyba taką cikę jakby. Jakby prezenty. Scott, zniszcz go. Nie mam pojęcia, ile chłop ma HP, totalnie. Ale umarłem. Game over, po prostu game over. Czy ja teraz będę musiał zacząć od nowa wszystkie levele? Nie mówcie mi, że od nowa wszystkie levele. Wait a minute. Oh, wow. To niezły hard mode. Let's go. Mamy teraz... What? Nie włączyłem hard mode'a.